Nazywam się Marian Sęczkowski. Zajmuję się nadzorem nad dostawą energii do firmy, jej konsumpcją tutaj na miejscu oraz parametrami, które docierają do nas. Pilnuję tych parametrów, żeby były odpowiednie. Postanowiliśmy zmniejszyć zużycie energii elektrycznej przez naszą firmę z uwagi na to, że prowadzimy bardzo duże magazyny, które są chłodzone cały czas, więc zużycie energii elektrycznej jest bardzo duże. Doświetlenie stanowisk pracy na magazynach wymagało dość dużego natężenia. Na etapie budowy obiektu w latach 2014 technologia LED jeszcze nie była tak powszechna i była bardzo kosztowną wówczas do zainstalowania. Ale czas technicznie pokazał, że te produkty stają się coraz tańsze. W związku z tym nasza firma postanowiła zainstalować, wymienić dotychczasowe oświetlenie zbudowane z lamp wyładowczych, przejść na oświetlenie typu LED-owego. Bardzo dobrze nam się układała współpraca z przedstawicielem. Osoba, która reprezentowała Luxon, była, że tak powiem, na każde nasze zawołanie w cudzysłowie. Ponadto zdecydował również o tym parametry techniczne, które były prezentowane przez firmę Luxon. Czas gwarancji, jaki uzyskaliśmy, dość długi, stosunkowo 6-letnią gwarancję i zapewnienie, że produkty, które nam dostarczy Luxon, będą produktami krajowymi. Panują u nas specyficzne warunki na terenie naszego przedsiębiorstwa, jeśli chodzi o hale magazynowe i chłodnie, więc spotykamy się i z podwyższoną wilgotnością i z obniżoną temperaturą uprawy. No, w tym względzie mają wyższą jakość zdecydowanie. Optyka tych opraw też zadecydowała o tym, że doświetlenie stało się bardziej równomierne, ponieważ wcześniejszy system lamp wyładowczych metal halogenkowych nie był tak równomierny, nie rozkładał równomiernie oświetlenia po powierzchni roboczej hali, jak obecne oświetlenie już po zainstalowaniu oświetlenia LED-owego. Chcę tu jeszcze zaznaczyć, że w założeniach przyjęliśmy, żeby nie ingerować za bardzo w instalację zasilającą oprawy, przyjęliśmy model 1:1, to znaczy, że za każdą wiszącą dotychczas oprawę wstawiamy oprawę nową, typu LED. W bardzo krótkim czasie, bym powiedział 1,5 miesiąca, wymieniliśmy ponad około 300 opraw na swoim terenie. Pracownicy, którzy segregują, klasyfikują, sprawdzają jakość owoców, muszą pracować w oświetleniu bardzo dobrym i w miarę doskonale odzwierciedlającym barwy. Dam tu przykład, owoc jakiś cytrusowy, jego wybarwienie też świadczy o jego klasie, więc tutaj te barwy, odtwarzalność barw przez oświetlenie musi być dobra. Pracownicy zdecydowanie mają pozytywne zdanie, że to oświetlenie poprawiło im warunki pracy. Polecił i firmę dostarczającą produkt, i obsługa tej firmy.